gratki za wczorajszy turniej? Przyznasz, że nieźle mnie zaskoczyłeś? A no proszę. Myślę, że dobrze rozpracowałem po prostu, co ludzie robią w lobby i się udało. Czemu tutaj nie ma w ogóle wyboru jakichś standardowych takich... standardowych... ikonek, tego nie rozumiem. Kurde, 9. Dziesięć golda na drugiej rundzie. Gites. Powinno być ok. Czekajcie, wybiorę sobie jakąś tam ikonkę. Jaką by to ikonkę wybrać? Chyba to będzie pasowało na timeout moda. Ale Lipton. Piętnaście. Siedemnaście, dwadzieścia. Znaczy nie wygramy i tak. Może trzeba było zostać Renektona. Zobaczymy. Chodź, zabiłem jedną jednostkę, tak? Dobrze. O Jezu, gdzie to się podziało? Bez upgrade'u. Kezman z Subikiem, osiema. Kezman, dzięki bardzo za Subika. Witamy w rodzinie. Łe, czekaj, bo kurde, wyrąbał cię z pociągu. Moment. Kezman, dzięki bardzo za Subika. Witamy w rodzinie. Mamy sobie taką świecką tradycję. Za każdym razem, jak ktoś nowy wjeżdża na stację, to prosimy, żeby się przedstawił. Więc jeśli miałbyś ochotę powiedzieć coś na temat samego siebie, to byłoby super. A teraz mamy Jose'ego, 29 miesięcy,
Dziękuję ci ślicznie. I witamy z powrotem. Dziękuję bardzo za wsparcie kanału już przez tak długi okres czasu. 29 biletów miesięcznych, to czat jest. Elo. Toż to czat. Bo ja się w ogóle... No, znowu jest tak samo jak zawsze na streamach, w ogóle się nie skupiam na tym jak gram, tylko gadam z czatem, jak zwykle. Czekajcie, chociaż zrobię karuzelę, co? Bo naprawdę nie wiem już co robić. Bo czat jest fajniejszy? Nie no... Wiecie, ja po to streamuję, żeby rozmawiać z czatem. To nie ma co tam ukrywać. Jakbym miał tak sobie po prostu grać dla siebie, to bym się chyba zesrał. Dobra. A gadałem z czatem chyba, z którym polegają? No właśnie o tym mówię. Tak więc jestem sobie Maciek... Czekaj, 30, tak. A upgrade? Nie. No ale tych dwóch sprzedajemy, kupimy sobie Leony, jeśli wygramy. Oczywiście co się nie zdarzy, ale zobaczymy. No ale są za 40 golda, więc gites. Dobra. Ja nazywam Maciek, trochę pogrywam sobie w TikTok Tactic z mniejszymi i większymi sukcesami. Tak to nie mam. Nie wiem na ile się rozpisywać. Kezman też streamuje, więc jak was interesuje TikTok Tactics, no to zapraszamy też do dajcie mu followka. O Jezu, ten jaki rozbudowany Kog'Maw. Co jest z Jankieson? Ty czekajcie, bo tyle pytań mi się porobiło, że nie wiem co się dzieje w ogóle. Mam ważne pytanie, czy jak będę za dużo itemów na ławce, sprzedam jakąś postać, która mnie też miała na sobie itemy, to co się dzieje z tymi itemami z postaci? Wypieprzają z tego wymiaru. Jankieson, ja mówię poważnie. O, patrzcie. Co wjechał na włości. Gramy Yasuo? To się rzadko zdarza u nas. No nic nie będę kupował, bo jest szansa, że wygramy walkę. Co, wygramy to? No, może być ciężko. Bo Shadowy za dużo damage zadają. Niestety. Jankieson, co za... Dlaczego jak grałem ostatnio w TFT, dodałem na Nasusie rękawicę złodzieja, kiedy wziąłem ostatniego Nasusa z Negatron Cloakiem, a to czasami się dzieje taki bug. I niestety tracisz item na dosłownie tam dwie rundy, czy coś tego typu. Więc generalnie nie polecam. Janet Kaleta. Mamy naprawdę beznadziejny team, więc oby coś tu weszło, bo inaczej będzie problem. O nie, no dobra, okej, już myślałem, że spatula, jeśli bym zapłakał. Dobra, spatula by nie była nawet taka zła, jak mamy Yasuo, więc w sumie nie byłoby tragedii. Ja jebio. Ja jebio, tej co? Co tu się dzieje w ogóle? Ja nie rozumiem.
Naprawdę nie rozumiem, co tu się stało w ogóle w tej grze. Jeszcze Olaf. Zobaczcie to. Ja mam 6 level. I trafiłem 3 tier 4. Wad? Co tu się dzieje w ogóle? Czy to jakaś paranoja jest? Szkoda, że Jorik nie. No nie no, gramy tak na razie. Nie będę mi przez nic kupował. Kurde, nie może trzeba było kupić tą Kindred. Sam już nie wiem. Nie wiem, paniczu. Ale damage'u pizga. Chociaż mał Zahara zabił. Dobra, ale bez Jorika to my tu nic nie zrobimy, więc lepiej trafić Jorika. Ciężko. Ciężko jest. Troszeczkę zostaliśmy wpuszczeni w maliny przez tego Lucjana. Nie lubię, jak tak się dzieje, no ale trudno. Nikt nie gra Jorikiem, więc nie powinno być tragedii. Nie powinno być tragedii, ale wiecie, jak to się kończy zazwyczaj, nie? Aha, słuchajcie, miałem dodać jeszcze jedną... Dobra, przypomnijcie mi proszę po grze, żebym dodał jeszcze jedną opcję na redeem punktów. Paniczu! No nie no, musimy jeszcze przetankować minimalnie. Nie powinno być tragedii, nie? Mamy w teorii Lucjana. Ale ten Lucjan na razie gówno daje, bo nie mamy Jorika. Nie. Chociaż już zabiliśmy Kerego, więc pod tym względem spoko. A, Gites. Gites Malina, dobrze. Otrzymamy tego Olafa, żeby innych wkurwić. Siema, John Bane. Nie bij Morelona ludzka? No nie, bo Senna rozdaje Morelona wszystkich, których trafia. W sensie i swoich, i przeciwnika. Po co Jorik do Lucjana? No bo potrzebujesz lighty. O Jezu, ksiądz! Chować dzieci! Klap, klap, klap dla księdza, przyszedł do teleturnieju. Zobaczymy, czy ksiądz coś dostanie. Przysięgam, ten Lucjan po prostu trafia raz na ruski rok. No niestety, prawie timeout. Prawie timeout, ale dzięki bardzo za uczestnictwo w turnieju. Zapraszamy ponownie.
Cześć, gdzie jest muzyka? O, jest. Gratulacje, nic się nie stało. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Czemu ja nie zlevelowałem? Nie wiem. Znaczy bez różnic. Widzę, tu mamy konflikt interesów, powiedział de ksiądz. Co tu, dwie parafie się spotkały? Ojej, jak jestem głupi, naprawdę. Diablo 2 Music? Tak. Zgadza się. Ten malfajtek dostał. Beczka śmiechu, panie. Dobra, ty, ale Jorik naprawdę mógłby się jakiś pokazać, bo trochę śmierć. Bo trochę śmierć, jak nie będziemy mieli 6 lightów. Ale Jorik... A jebie. O kuźwa! Nie z Lucian, ty debilu! Ale Jorika jak nie ma, tak nie ma, nie? I to jest bardzo duży el problemo. To jest bardzo duże el problemu. I senny upgrade też by się przydał tak w ogóle. O Jezu. Jedzie Jorik! Szybko! Ale mi się wasz... No ty... Ty serze zgniły! Nie wierzę po prostu. Na kiego ci ten... Jorik? Co? Do czego ci tu? O, jasny gwint. Ty, jest. Ale i tak potrzebujemy upgrade, więc wiecie. Soraczka. No to teraz mam zagwozdkę. Kurde! I też upgrade... O Jezu, jaki sklep. Ty, zabrał Jurika i wyszedł, rzeczywiście. O co tu biega?
Nie, nie będę blokował sklepu, nie ma to najmniejszego sensu. Na razie gramy tak, jak gramy. Chociaż kurde, trzeba było pierdzielić ten lunar! Trzeba było pierdzielić ten lunar. No ale jeszcze jednego Jurika nie trafię. Przysięgam, Lucian ma taki po prostu zapłon czasami. Jaki plan na late game? No, stawiamy Mystica. Tak naprawdę, potrzebujemy upgrade Yorika. Jak będziemy mieli upgrade Yorika, to jesteśmy w domu. Go Lucian 3? Jaki w ogóle ma stacji Lucek 3? No to się niewiele zmienia. Są to dostaje tylko damage, ale bzdura. Moje HP oczywiście, ale generalnie me. Nie wierzę. Czy wy to widzicie? Co to się odpierdala w ogóle? W ogóle coś zadałem jakieś obrażenia, czy tak nie bardzo? Piękna jest ta Lux. Granie tu takiego Goldwick 3 stara to by było intowanie, więc wolę tego nie robić. No Lux trochę zdał nam, prawda? Nie ma co ukrywać. No oczywiście się nie zultował Yorick, bo po co? Jaki ten Lucek w ogóle? No spamuj więcej, no dostajesz w pierdol, no co ci poradzę? Jak Lux zadaje 2 miliony obrażeń. 1080 i jeszcze krytyka ma szansę, 45%. Ludzie, trzymcie mnie, bo nie wytrzymię. O, Yorick zrobił ulta. Piękny ult. Ale ta Lux jak ma, słuchajcie, 2,63 atak speeda, to generalnie daje radę. A trochę za Nasusa? Nie, bo musimy, nasz pierwszy cel musi zginąć jak najszybciej. A, dobra, co... O Jezu, GA. O Jezu, aż mi suty drgnęły. Nie bierz gnoju z gumy. Zostaw tą surakę. Kuźwa mać.
No niestety. A jakbym miał Giana Jojriku, to bym się chyba zeszczał ze szczęścia. 48. Czyli tak naprawdę dopiero po smoku możemy zrobić level up. Spoko, damage. On ma chyba 4 mystików, tak dobrze widziałem? Nie, 2 ma mystików, a i tak 1000 damage'u wchodziło. Swap itemów sceny na Yorika nie byłby lepszy? No nie, nie. Nie, bo mamy w tej chwili 3 carry. Jest to Yorick, Lux i Lucian. I w przypadku Luciana, który ma 2 przedmioty, no to jest mega potrzebny. Bo ten, jak nie mamy Soulbanda, to ten Lucian nie będzie zadawał tyle damage'u. No nie ma szans po prostu. Kurde, zrobił ulta czy nie zrobił? Nie wiem, nie wydaje mi się. Szkoda. No nie zrobił ulta Yorick, nie? To jest największy problem. Jak Yorick nie zrobi ulta, to jest dramat. Senna level 1, ale ta Senna... Słuchaj, ta Senna bez tego GA, to ona jest bezużyteczna kompletnie. Zajebiście, Berserker, bardzo mi przydatny to jest. Dzięki. Dzięki, mistrzu. Dwa razy GA na scenie działa. Jak dasz 2 razy GA na tą samą postać, to wtedy odradza się z 1000 HP. Kurde, no mogę wziąć 9 lightów. Nie wiem. Może w sumie. Dla memów chyba, bo nie wiem, czy to lepsze. Tracimy mystików, więc nie wydaje mi się, żeby to było lepsze. To właśnie sobie z... nie wiem. Nie wiem, czy się nie zbejtowałem tutaj. Jakże problem, że Yorick znowu nic nie zrobił.
Niestety ma Zephyra, więc tutaj nic nie zrobimy. Przegramy tę walkę przez tego Zephyra, tak naprawdę. No dobrze, dał tego Zephyra niestety. No ciężko, ciężko.